Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy w naszej kuchni gotować, przygotować schabowego. Tak, jakiś schabowy myślę, to mało istotne jaki będzie, z młodymi ziemniakami. Natomiast z Zakopanego, z gór, przywieźliśmy sobie przepysznego, świetnie pachnącego oscypka. Chciałem pokazać dzisiaj, jak kroimy oscypek, w ogóle na co zwrócić uwagę, jak się kroi oscypek, czy jak wygląda. To jest bardzo ważne i dzisiaj chciałbym o tym powiedzieć właśnie przy okazji tego gotowania schabowego na obiad z ziemniaczkami. Także zapraszam Was do filmu. A, super. A. Mamy taki oscypek. To jest oscypek, to się nazywa oscypek. Tak wygląda jakby oryginalny oscypek. Taki ma mieć kształt, takiego życionka. Oczywiście różne wzory tutaj mamy. W innym filmie opowiem o oscypku, jak rozpoznać ten oscypek dobry, prawdziwy, jak on powinien być zrobiony i z czego powinien się składać. Natomiast dzisiaj chciałem pokazać to, jak się powinno kroić ogólnie oscypek. Oczywiście można to robić po swojemu, natomiast najlepszym takim sposobem jest przekrojenie go na pół. Tak, kroimy go na pół. Tutaj przy okazji zawsze możemy sobie oglądać, jak on wygląda w środku, czy jest ładny i tak dalej. I oscypek warto kroić cieniutko. Tutaj możemy sobie jeszcze przekroić go w ten sposób. Tak, o. By nam było łatwiej w kuchni, bezpieczniej. I tak naprawdę nie powinniśmy kroić grubych kawałków, tylko cienkie kawałki. Wtedy on najbardziej nam smakuje. Takie można powiedzieć, że prześwituje przez światło, przez ten kawałek. I ten oscypek jest wtedy po prostu smaczny. Bardzo dobry. Także i kroimy od grubej strony aż do cienkiej. Ja tu przygotuję parę plasterków dla gości na obiad. Oczywiście fachowcy na bacówce na przykład kroją w ten sposób, tak? Oscypek się kroi. O. I cieniutko, taki bardzo cieniutki kawałeczek. O. Bardzo cienko. W ten sposób sobie możemy pokroić, przygotować, czy tam z żurawiną, czy z czym tam lubi kto, czy sam, czy do jakiegoś alkoholu, piwa, czy czego innego. Taką chmureczkę sobie przygotowujemy. W ten sposób sobie możemy kroić oscypek. Oczywiście już uważamy na palce, żeby nam coś ich zostało. O, tu już mi się trochę za grubo ukroiło. No, to jest taki za gruby trochę kawałek. No, ale w ten sposób kroimy, także życzę Wam smacznego. A w innym filmie tutaj opowiem Wam o tym oscypku. Jaki powinien być, jak poznać ten najlepszy. No i takie różne ciekawostki oscypku. Także trzymajcie się.